Jesteśmy już w Japonii, różnica czasu trochę daje nam się we znaki, ale jest piękna pogoda, póki co. Jesteśmy dobrze nastawieni przed ostatnią rundą Mistrzostw Świata. Będziemy walczyć o kolejne podium z rzędu w Mistrzostwach Świata, więc mamy sporo motywacji. Nasz rajdowy tydzień nie zaczął się zbyt dobrze, choć jeszcze jesteśmy przed zapoznaniem z trasą. Nasza łódka, mówiąc kolokwialnie, z samochodem przypłynęła trochę za późno, nie zdążyliśmy tego auta rozładować poprzez też procedury celne na czas. Także jesteśmy bez testów, natomiast na pewno jesteśmy dobrze nastawieni, być może jeszcze bardziej zmotywowani przez takie trudności, bo inni kierowcy mogli się lepiej do tego rajdu przygotować. Natomiast my zamierzamy przejechać zapoznanie z trasą, zapisać dobrze trasę i pojechać sprawnym tempem przez cały weekend. Trudny rajd, bo długi, bardzo dużo liści na trasie, taka pora roku i byliśmy tu już w zeszłym roku, w ubiegłym roku i dwa lata temu, więc wiemy o tym. Natomiast mamy sporo odcinków nowych, również taki, który ma głębokie cięcia, co jest nowością na tym rajdzie, więc te ustawienia będą tym bardziej ważne. Mam nadzieję, że trafimy, bo to też teraz właśnie będzie decyzja trochę w ciemno z tymi właściwymi ustawieniami i że ja będę miał dobry feeling i cały zespół spisze się tak jak w ubiegłym roku podczas całego sezonu i jak w tym sezonie do tej pory.